jako że to jest nasz ostatni wspólny turniej z Przemkiem, to przede wszystkim chciałabym jak najwięcej zapamiętać z tego, jeśli chodzi o uczucia. Etyki, bo też jest DJ od traktora. Etyki DJ-a. Powiedz, etyki jak... Zatrzymajmy się tutaj. Co to jest etyka DJ-a? Etyka DJ-a jest tak samo traktowana jak etyka sędziego w UDSF-u? Nie, znaczy nie wiem, jakbyśmy to ogarnęli. Pewnie byłoby tak, że Michał by sam jeździł, a to nie wiem, czy jakby to wyszło. Nie wkurza się Niedzielski za tym, za obiektywem? Trochę wkurza ostatnio. Ale chyba największą, najważniejszą rzeczą jest po prostu miłość najzwyczajniej na świecie. Czyli po prostu z miłością patrzymy i na sukces, i na porażkę. Od początku, jako byli tancerze, byliśmy za tańcem. I tak naprawdę w momencie nigdy nie byliśmy politykami, osobami ortodoksyjnie wierzącymi w jakąś ideę. Cześć, moi drodzy, jako że w tym tygodniu, jak dobrze wiecie, podcast nie został wrzucony na kanał ze względów po prostu organizacyjnych, stwierdziłem, że nie można was zostawić z niczym. Wymyśliłem sobie, że korzystając z okazji, że jestem na turnieju Polish Dance Challenge organizowanym przez szkołę tańca Duet z Warszawy, zrobię taki vlog po prostu. Pozapraszałem parę osób. Porozmawialiśmy zupełnie o randomowych rzeczach, bez skryptu, bez scenariusza, po prostu na żywo. Podzielcie się ze mną w komentarzach mam nadzieję, jak wam się w ogóle to podobało. I od razu sorki za mój głos w niektórych nagraniach, bo trochę przesteru mi się tam włączyło. Po prostu chciałem, żeby jak najmocniej wyciąć różne głosy z zewnątrz, więc blisko był mikrofon czasami. Więc mam nadzieję, że wam to jakoś bardzo nie będzie przeszkadzać, ale tak jak mówiłem, pełen spontan, po prostu włączyłem kamerę i zacząłem się nagrywać, więc dajcie znać, jak wam się to będzie to podobało. Siema Klaudia. Hej. Jak tam nastawienie przed turniejem? Jako że to jest nasz ostatni wspólny turniej z Przemkiem, to przede wszystkim chciałabym jak najwięcej zapamiętać z tego, jeśli chodzi o uczucia, poczuć te emocje, które razem kreujemy na parkiecie. Tak, więc nie mam żadnych oczekiwań, tylko po prostu chcę się cieszyć tą chwilą. A to jest taka pierwsza twoje doświadczenie z takim ostatnim turniejem? Miałaś już taką sytuację kiedyś? Miałam już taką sytuację. Z poprzednim partnerem, jak tańczyliśmy ostatni turniej, to też wiedziałam, że to będzie ostatni, ale zupełnie inaczej to odbieram niż teraz. A ile z Przemkiem tańczyłaś? Prawie 3 lata. No to trochę jest czasu jednak. Tak. No. Dużo się działo przez ten czas. Na pewno. No dobra, ale wiesz, no jakby coś się kończy, coś się zaczyna. Jakie masz plany na przyszłość? Zobaczymy, co mi przyszłość przyniesie. Na razie będę szukać partnera. No i zobaczymy, jakie będą opcje. Okej. Okay. Jakoś muszę sobie teraz poukładać nowe życie. Nowe życie. No, taki koniec kariery tanecznej to czasami jak taki break-up, nie? W życiu życiowym. Znaczy wiadomo, że ty masz swojego narzeczonego, więc to jakby nie porównujemy. Ale jednak jakby emocje są spore, nie? Tak, no, są. No, oprócz tego jeszcze zmiany w życiu związane z końcem studiów, zaczęciem pracy, więc to dorosłość, wszystko... Dorosłość pełną parą. Nie chcę. Ja rozumiem cię bardzo, też bym nie chciał, słuchaj, ja najbardziej wspominam tak z rozrzemieniem teraz te czasy właśnie, liceum, rozumiesz, studia, no, kurczę, to były fajne. Jak w ogóle przeżyłaś taki czas studiów? Jak to się też łączyło z twoim tańcem? No, nie było zbytnio życia studenckiego, takiego typowego, ale inni ludzie z mojej grupy też nie za bardzo, z tego co wiem, korzystali z tego życia studenckiego. Jakoś tak nie wychodziliśmy całą grupą ani nic, jak to się czasem zdarza. No ja po prostu w wolnych chwilach to miałam swój taniec, a reszta osób miała inne rzeczy, no, ale bardzo dobrze będę wspominać na pewno czas studiów. A jak się tańczy na turnieju, który organizuje twój klub tańca? Byłaś zaangażowana w organizację tego turnieju, czy...? Niestety nie, no przez to, że na co dzień przebywam w Katowicach, to no nie mogłam tutaj pomóc, dopiero przyjechałam wczoraj po zajęciach na uczelni, więc nie mogłam pomóc, ale bardzo się cieszę, że mogę tutaj zatańczyć. Czyli rozumiem, że
Z Przemkiem dojeżdżaliście do siebie, jak tańczyliście, znaczy w sumie do dzisiaj jeszcze tańczycie ze sobą, więc jeszcze mówmy w czasie żelaźniejszym, ale jak to wyglądało, że dojeżdżałaś do Warszawy? Na samym początku przez rok funkcjonowaliśmy tak, że dojeżdżaliśmy do siebie. Raz na dwa tygodnie ja byłam w Warszawie, a te pozostałe dwa tygodnie no to Przemek przyjeżdżał do Katowic, no a później Przemek się przeprowadził do Katowic, żebyśmy mogli więcej trenować, ale jeździliśmy i tak do naszych trenerów do Warszawy. No to wymagające faktycznie sytuacja. No, ale da się przyzwyczaić. Później już tę podróż pociągiem przynajmniej mi mija bardzo szybko. Organizowałeś sobie jakoś czas w tym pociągu, książki? Starałam się uczyć, ale... A to powiedz, co skończysz, co kończysz, jakie studia? Kierunek lekarski. O matko, to w ogóle się nie dziwię absolutnie. To z czym będziesz mogła mi pomóc potem z moim zdrowiem? Zobaczymy też. Czy w ogóle nie będziesz mogła mi pomóc, nie wiem, ginekolog? Nie. Tego, to raczej wykluczam. Aha, a czy nie masz specjalizacji jeszcze? Jeszcze nie. Też zależy od wyniku egzaminu końcowego. Już go zdałam, ale będę poprawiać jeszcze, żeby... No ale jakie masz nadzieje? Na jaki kierunek? Podobała mi się dermatologia zawsze. Teraz myślę może o okulistyce. Zobaczymy. A dermatologia to nie dlatego, że jednak taniec, cera, makijaże? No, za bardzo to z makijażem to nie jest związane. Z chorobami skóry, no ale też to upiększanie też tam... No jest element upiększania. Okej. Dobra, powodzenia dzisiaj i no, trzymam dla ciebie kciuki i głowa do góry, bo taka troszeczkę przybita jesteś, mam wrażenie. Słuchaj, ciesz się, po prostu jakby, tak jak mówisz, odczuwaj emocje i oby było dobra. Wszystko dobrze. Dziękuję bardzo. Siema. Siema. Jak to jest z puszczaniem muzyki na turniejach? Potrzebujesz do tego mieć jakąś licencję? Jaką się zdobywa? Jak to jest? Tak, jeżeli mamy turniej tak jak dzisiaj, czyli turniej rankingowy WDSF, są wymagane licencje DJ-a, tak? Także jeżeli chodzi o zwykły turniej WDSF, jest wymagana licencja B. Gdy są Mistrzostwa Świata lub Europy organizowane, to wtedy musi być DJ z licencją A. Okej. I na to są specjalne też egzaminy przeprowadzane, tak jak są egzaminy i szkolenia sędziów, tak samo są przeprowadzane międzynarodowo egzaminy i szkolenia też dla DJ-ów. I jakie na przykład przykładowe jakby zadania, pytania masz na tym, bo to jest egzamin jakiś? Czy... Tak, to jest egzamin. Przede wszystkim te same egzaminy, czyli z wiedzy teoretycznej, jeżeli chodzi o turniej, z etyki, bo też jest DJ od traktowania. Etyki DJ-a. Powiedz, etyki jak... Zatrzymajmy się tutaj. Co to jest etyka DJ-a? Etyka DJ-a jest tak samo traktowana jak etyka sędziego WDSF-u i wszystkich oficjeli, tak? Czyli jednak reprezentujemy Światową Federację Tańca. I przez to musimy też pewne wytyczne spełniać. Okej. I jakie to są wytyczne? Ja się ciągnął za język, bo ciekawy temat. To są te same wytyczne, co sędziowie mają, tak? Czyli nie powinniśmy w trakcie turnieju komunikować się bezpośrednio czy z widzami, czy z parami, tak? Gdzieś tam oczywiście z organizatorami bezpośrednie wytyczne zatrzymywać, przede wszystkim słuchać sędziego głównego. Czyli tak podobnie praktycznie tak jak sędzia. Rozumiem. Okej. Okay. Czy ty masz przygotowane playlisty na każdą kategorię? Czy po prostu masz jakiś zbiór piosenek i stwierdzasz, a teraz to wrzucę? Zawsze staram się przygotowywać te playlisty. Wiadomo, nie zawsze się uda wszystko od razu przygotować, ale staram się mieć jednak tą muzykę dobraną wcześniej, żebyśmy mogli tych naszych tancerzy zaskoczyć, tak? Ponieważ wolę mniej na spontana organizować muzykę, wolę być przygotowanym, żeby też wiedzieć, patrzeć, że o, para na przykład będzie, starsza para chce czegoś więcej, tak? Od DJ-a. Zobaczyć trochę więcej, uczyć trochę więcej interpretacji muzycznej. Wiadomo, najważniejsze dla czego ta licencja DJ-a powstała, żeby przede wszystkim przypilnąć kategorię dzieci, tak? Aha. Bo bardzo często tutaj, w tych kategoriach, były puszczane za trudne utwory muzyczne i to mogło czasami załatwić, zaszkodzić dzieciom na turnieju. A masz czasami tak, że czujesz taki zgrzyt, że kurczę, podoba mi się ta piosenka, ale nie do końca ona jest jakby regulaminowa i co teraz z nią zrobić? Masz takie momenty? Często są takie utwory, tak, ale mam pewne umiejętności, których umiem podbić, tak, te rytmy muzyczne przede wszystkim, te podstawy, tak, czyli gdzieś nakładam na to dźwięk
z tyłu, żeby ten utwór na przykład, który się podoba, albo jest na przykład szczególnie na TikToku, tak, znany, no to często tancerzy też wysyłają do mnie utwory i mówią, a czy możesz to przerobić, tak? No i często tak robimy. Okej, okay, czyli ty też jakby montujesz ten dźwięk, to tak. Nie jest tak, że kupujesz sobie parę płyt i co? Też kupuję, ale też staram się mieć swoją bibliotekę muzyczną, taką wyjątkową, żeby móc tym tancerzom pokazać, że mogą tam coś więcej osiągnąć. Super. No to co? Tylko dobrych nut dzisiaj i bez żadnych tak zwanych fuck-upów, żeby się nic nie wydarzyło. Dokładnie, dzięki, dzięki bardzo. Michał! Czy chcesz mnie o coś zapytać? Powiedz mi, jak długo już tańczysz? O Jezus, za dużo by gadać. Jeszcze wyjdzie na to, ile mam lat i ludzie pomyślą, że te białe włosy to nie farba. To szlachetny kolor. Oj, bardzo. O, widzisz, przygląda nam się twoja lepsza druga połówka. Chodź z nami, chodź tutaj. Ja się właśnie pracuję na tym, ja się śmieję, to jest mózg, a ja jestem siła. No, tak to bywa zwykle. No. A w ogóle pierwsze pytanie takie, jak się razem współpracuje? Bo to nie jest łatwa sprawa pewnie, nie? Będziesz pikał? Będziesz wypikiwał to? Nie, jest okej. Są zgrzyty, no bo ciężko, żeby nie było, ale lepiej tak niż z kimś obcym, wiesz. No tak, w sumie tak. Czasem jest tak, jakby było z kimś obcym. Nie, no żartuję. No ciężko. Nie, no żartuję. Mogę przynajmniej paczki pakować, nie? Śmieję się. Fajnie, my generalnie od zawsze razem robiliśmy wszystko, no bo tu też mamy jeszcze szkołę swoją, nie? Mhm. No i jesteśmy do siebie już na tyle przyzwyczajeni, że wiemy, kiedy milczeć. To jest chyba dobra i kiedy nie milczeć. Ale fajnie, już wiesz. Niektórzy się śmieją, czy nie mamy siebie dość, nie? No bo nie dość, że w domu cały czas. No. Tu jeszcze z bąblem, tu jeszcze w pracy, tu jeszcze gdzieś tam na zajęciach. 24 godziny na dobę, no nie ma takiego buforu, żeby sobie dychnąć, ale myślę, że to ma też swoje plusy. A kto wam pomaga z bąbelkiem? Bo to też trzeba powiedzieć. No dziadkowie, to jest po prostu zbawienie. Gdyby nie babcie i dziadkowie, to po prostu nie wiem. Znaczy nie wiem, jakbyśmy to ogarnęli. Pewnie byłoby tak, że Michał by sam jeździł, a to nie wiem, czy jakby to wyszło. Byłoby ciekawie. Nie zostawiłabyś mu biznes. Na odnalezienie czegokolwiek na stoisku, nie wiem, jaki by był, ale... A ciebie w ogóle będzie widać w tej kamerze? Wiesz co, zastanawiam się, ale mam nadzieję, że tak jednak. Mam nadzieję, że tak. Nie wiem, jakby to jest tak, słuchajcie, lubimy na spontanie to dzisiaj, tak. Że nie wiem, co z tego wyjdzie, ale chyba spoko. Jest przerwa, więc u nas jest zawsze młyn, dlatego teraz właśnie się widzimy. Ale nie, chciałem was wcześniej, to powiemy taki backstage, ale widziałem, że macie dużo, więc dobra, ale teraz mieliście akurat spokój, więc wziąłem was na szybko. Idź już ziukiem, a my gadamy. Najbardziej wymagająca rzecz u was w pracy, takiej na turnieju, jaka to jest? Wiesz co, myślę, że to przygotowanie jest najgorsze, bo pakowanie się, no my zawsze, że my tego asortymentu wozimy dość sporo, więc chyba to jest takie najbardziej gdzieś tam upierdliwe, spakować się, dojechać, poogarniać, zaaklimatyzować się, każdy turniej jest inny. Nie wiemy, czy będą schody, czy będzie trzeba to dźwigać. Jakby takie kwestie organizacyjne, a tak to już później leci. My gdzieś jakby lubimy jeździć po turniejach, no bo po prostu też się z tymi ludźmi gdzieś widzimy, no gdzieś to środowisko, które jest nam bliskie. No, dokładnie. Wiesz, o co chodzi. Nie? Ja wiem, o co chodzi, tak. No. Nawet... Ciepło się robi od razu, nie? Tak, jakby dostajesz takiej energii, nie? Tak. Zupełnie inaczej, no tak to wiesz, no. Co z tego, że no, gdzieś tam się działa w tym, ale jakby z zewnątrz, no to inaczej, nie? Taka bańka jest tu fajna, jakby wszyscy wiedzą, o co chodzi, jakby nie trzeba nikomu tłumaczyć różnych rzeczy, tylko po prostu każdy wie, nie? Tak, dokładnie. No, słuchajcie, w ogóle też jakby kwestia waszego stanowiska, jak on jest, bo zwykle jesteście jakby rozstawieni przy parkiecie, ale ja ostatnio widziałem na turnieju, że byliście gdzieś tam na jakimś piętrze, to też jest dla was, czy to wam wpływa też na biznes po prostu, takie rozstawienie się? Generalnie tak, jak ludzie gdzieś tam są uprzedzeni, że jakieś stoisko będzie, no to nie, to jakby my nawet... Znajdą sumie, was tak, zawsze, znajdą tak? Znajdą nas, no gdzieś tam już poza tym, no też staramy się rzucać jakieś informacje zawsze, że będziemy na jakimś turnieju,
dużo wcześniej, więc żeby, jak to się nie mówi, jechać z dupy, że nikt nie wie, o, jakbyśmy wiedzieli, że będzie stoisko, to byśmy nie kupowali wcześniej budów gdzie indziej. Przykład daję akurat taki. Więc staram się gdzieś tam uprzedzać zawsze, że będziemy na tych turniejach. Więc nawet wolimy czasami być na korytarzu, no bo tak jak tutaj są dwa dni turnieju, to po dwóch dniach jak sklep. Ciężko się nawet porozumieć z ludźmi, jak jest w trakcie trwania turnieju, no bo jest troszkę ciemniej, muzyka dość mocno tutaj gra, więc ja po jednym dniu jestem już głuchy. więc czasem na korytarzu, czy gdzieś tam obok hali, czy tam przy hali jest po prostu spokojniej i czasem nawet lepiej. A, zobacz, no to spoko, faktycznie. Dobra, to co? Miłej pracy. Zapuścić może. Okej, dobra. Siema. Hej. Katia, czy w twoim życiu niedawno coś się zmieniło? Nie wiem, coś takiego nastąpiło, czego się nie spodziewałaś? Dużo rzeczy się zmieniło. Teraz jestem ambasadorką w Parus. Tak. Więc bardzo jestem szczęśliwa z tego powodu. Bardzo mi się to podoba. Dobra, to ma być prawdziwy, niereżyserowany vlog, więc możesz mówić prawdę. Naprawdę. Jak to jest na tych sesjach? Opowiadaj. Ogólnie ja lubię bardzo takie klimaty. Dla mnie sesje to są po prostu coś mojego. Więc w tym temacie kręcę się bardzo dobrze, podoba mi się to. I atmosfera jest bardzo przyjazna, bardzo mi się to podoba, naprawdę. Ale lukier, no nie może być tak pięknie, no. Nie wkurza się Niedzielski za tym, za obiektywem? Trochę wkurza ostatnio, bo wszystko nie pasuje niestety czasem, ale da się dopracować. Oczywiście to jest bardzo męczące, bo jest, nie? Dużo godzin stoisz na nogach, na tych obcasach i musisz cały czas pozować. Dobrze wyglądać, nie? Oczywiście. Nie jest taka wcale prosta praca, jak się wydaje. No, dobrze wyglądasz, to nie tak prosto. Okej. Dzisiaj tańczyłaś. Jak to wyszło dzisiaj? Nie powiem, że mega. Ale mogło być lepiej, oczywiście. No i też nie jest, że tak źle. Może być lepiej w każdym razie. Okej, w porządku. Jakie... Jak myślisz? Tak, ty studiujesz też taniec. Mhm. To też możemy powiedzieć, bo ja wiem, ale wy możecie nie wiedzieć. Co dokładnie studiujesz i na czym polega twoje studia? Studiuję taniec i mam kierunek tancerz choreograf. Ogólnie mamy tam różne kierunki tańca, na przykład jazz, współczesny, nowoczesny, klasyka. Akrobatykę mamy. Też takie przedmioty typu filozofia, anatomia, angielski. Ogólnie to jest zawód, to jest kierunek, który potrzebuje bardzo dużo czasu, bardzo dużo wysiłku, ponieważ nie da się tam być tylko przez półtorej godziny i tyle. Musisz zostawać sam, też trenować dużo. Ale przez to, że dużo wysiłku na to wydaje, też jestem zmęczona, ale mi się to podoba, bo lubię taniec. Więc jakby ktoś chciał studiować, to naprawdę polecam. Bardzo fajne są zajęcia. Nie nużycie to, że i studia taneczne, i zajęcia potem taneczne, nie masz tego za dużo? Czasem tak mi się wydaje, że za dużo tego mam, ale to po prostu kwestia tego, że zmęczona czasem jestem od tego. Ale wystarczy mi parę dni, żeby tak odpocząć sobie na weekendzie i już jest git. No, jak się kręcisz tańcem, to nigdy się nie zmęczysz od tego. A jakie masz sposoby na odpoczynek od tego? Wyjście na miasto. Też tańce. Tak, też do klubu. Albo na przykład, nie wiem, zostać sobie w domu, filma jakiegoś odpalić, też spoko. Jak lubisz filmy? Horrory lubię. Horrory? Tak. O matko. Nie podzielam twojego gustu. Albo jakaś komedia, coś takiego. Horror lub komedia, jakby tak. Dużo rozstrzał masz w tym zakresie. No dobra, to co? Jaki następny horror chcesz obejrzeć? A tego właśnie nie wiem jeszcze. Muszę się zastanowić. Nie widziałam jeszcze nowych. Dobra, my zaczynamy dalej, kontynuujemy turniej, będzie głośno, tak. Więc kończymy. Na wstępie wszystkiego najlepszego, bo dzisiaj jest pani święto. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło. W imieniu mówię swoim i wszystkich mam dzieci, które tańczą. Co jest takiego wyjątkowego w mamach tancerek albo tancerzy? Wie pan co, w mamach... I dodam do tego również tatów czyli ojców, jasne. Bo jutro już ich również święto. To jest chyba ogromna wiara w
w swoje dzieci, cierpliwość do różnych trudności, przeszkód, które są w każdym sporcie przecież naturalne i takim, taką już tą regularną rzeczą przecież. Mm-hmm. Więc myślę, że to. Ale chyba największą, najważniejszą rzeczą jest po prostu miłość, najzwyczajniej na świecie. Czyli po prostu z miłością patrzymy i na sukces, i na porażkę, i na ten upadek, i na ten wzrost. I to jest przecudowna rzecz naprawdę. I myślę, że to jest taka najważniejsza rzecz, taka kwintesencja, że tak powiem, tej relacji mamy z dzieckiem, mamy tancerki z dzieckiem tancerką, z dzieckiem tancerzem, taty z dzieckiem tancerką i z dzieckiem tancerzem. Tak myślę. Czy to jest prosta rzecz, żeby wspierać dziecko w tej drodze tanecznej, czy to jednak jest rzecz wymagająca? Myślę sobie, że tak, na pewno ta miłość, o której powiedziałam wcześniej, ona różne rzeczy układa i robi je prostszymi po prostu, tak? Ale no oczywiście jak to w życiu i jak już zaczynamy naprawdę w coś nad czymś pracować prawdziwie, oddajemy temu serce, czas, pieniądze, to oczywiście nie jest proste. No oczywiście, że to są też trudności, ale myślę, że dzieci, turnieje, wyniki, ale też codzienne chodzenie na zajęcia, ta ich dyscyplina, patrzenie jak się rozwijają, to ogromnie wszystko, jakby to jest zwrot tych wszystkich trudności, które po drodze się zdarzają. Mhm. Okej, czyli rozumiem, że odczuwa pani to, że ta inwestycja się zwraca, tak? Tak, oczywiście, że tak. W ogóle też myślę, że może nie do końca traktuję to jako inwestycję. Ja po prostu, albo inaczej, może tak, inwestycje, ale w rozwój. Właśnie, rozwój jakby nie traktujemy tego ekonomicznie, tak, gospodarczo, nie inwestycja typu nie wyłożone sposób, pieniądze, tak. Tylko to jest, moim zdaniem przynajmniej, tak jak patrzę, tak, na moją mamę, bo ja też długo tańczyłem, to jest bardziej inwestycja taka emocjonalna chyba. Inwestycja, prawda? Tak, inwestycja w rozwój, w emocje, inwestycja w ogóle w rozwój, tak na różnych poziomach, bo to jest, przecież to skoro pan tańczył, to doskonale pan wie, ile trzeba dyscypliny, samozaparcia, ile trzeba sobie w głowie rzeczy poukładać, żeby po prostu połączyć zajęcia, połączyć szkołę, inne przecież hobby, bo to zwykle w takim wieku młodym to ludziom się różne rzeczy podobają, nie jedna, więc tak naprawdę tak. Uważam, że to jest suma summarum wracając tak ekonomicznie, tak inwestycja się zwraca. Uważam, że to jest po prostu ogromnie dobra inwestycja w rozwój dziecka zawsze. Czy to jest taniec, czy jakikolwiek inny sport. Sport po prostu, sport kształtuje człowieka i to jest przecudowna rzecz, naprawdę. A co jest takim właśnie taką cechą, którą pani zauważa w swojej córce, a którą taniec dał i najbardziej się pani to podoba, że właśnie to ten taniec wzmacnia? Jasne. No myślę, że właśnie dyscyplina z organizowaniem, to, że potrafi połączyć właśnie zajęcia, tak, które są niemal codziennie w kilkugodzinne zajęcia, czasami są tygodnie, że faktycznie codziennie, z nauką i z tym, że potrafi sobie po prostu w tej chwili bardzo dobrze radzić w szkole. To jest bardzo, bardzo, bardzo duża zaleta i to zdecydowanie dał sport, to się samo nie tworzy, to ta dyscyplina, ta umiejętność łączenia różnych rzeczy, ta umiejętność organizacji, to jest zdecydowanie to. No oczywiście radzenia sobie z porażkami, bo z sukcesami to oczywiście większość z nas radzi sobie dosyć dobrze, tak? No tak, dobrze jest usłyszeć, jak sobie, jakiej racji jesteśmy dobrze w czymś, tak? Natomiast z porażkami to już trudniej sobie poradzić i myślę, że ten sport też przez to, że przez wiele lat dochodzi się, tak, z klasy do klasy, do kolejnej klasy, trzeba po prostu przejść tę swoją drogę i to jest też taka lekcja życia, taka lekcja właśnie tych takich przeszkód codziennych, takich przeszkód coraz wyższych, aż w końcu się udaje stawać na tym podium i te sukcesy osiągać, tak? Także to jest uważam też bardzo, bardzo, bardzo duża zaleta sportu i tego się moja córka nauczyła zdecydowanie. A tak zupełnie szczerze, ile razy zdarzyło się pani powiedzieć sobie, kurczę,
jakby skończyła, to nie był problem żaden. Szczerze. Naprawdę ani razu. Ani razu. Naprawdę ani razu. Uważam, że to jest przecudowny czas. Czy nie było takiego momentu, w którym pani mówi, nie no, mam dość? Nie, nigdy ani razu tak nie było. W ogóle nawet nie miałam takiej myśli. Mhm. I wielokrotnie natomiast rozmawiałam z córką w tym kierunku, że zawsze to będzie twoja decyzja. Ja i mój mąż zawsze będziemy obok ciebie stać i dopóki będziesz chciała. Jeżeli ty zdecydujesz, że nie, to my wtedy też powiemy nie. Ale nigdy naprawdę nie przeszła mi przez myśl taka myśl przez głowę mi nie przeszła, że chcę, żeby już był koniec. Co innego, bo myśli mi przechodzą różne, na przykład to, że jestem zmęczona. Tak? To, że mam daleko do domu, a jutro muszę iść do pracy. Oczywiście tak, jak najbardziej. Ale to są takie, wie pan, to takie pomniejsze rzeczy, no, takie jak stare buty taneczne, które trzeba wymienić. No to po prostu to jest taka myśl, że to jest coś, co mi przeszkadza, ale za chwilę się zregeneruje i za tydzień znowu pojedziemy. To mniej więcej coś takiego. Nic mi tylko pozostaje pogratulować córce takiej wspaniałej mamy, naprawdę. O, dziękuję bardzo. Ja też sobie gratuluję córki i gratuluję wam wszystkim, bo panu też, no jest pan, można powiedzieć, seniorem, tak? Jak ktoś inaczej mówi. Już. Można tak powiedzieć, jasne. Emerytowany, tak. A, emerytor właśnie. Jestem pełna podziwu dla was wszystkich, także rewelacja, tak. Od rodziców dla tancerzy, w imieniu rodziców, w imieniu mam i tatów. Wszystkiego dobrego. Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Super, dziękuję. Dzięki. Mam zaszczyt rozmawiać z organizatorami dzisiejszego turnieju. Dzień dobry i dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. Witamy serdecznie, nam też zawsze vlogu. Bardzo miło cię widzieć. Bardzo miło, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Polish Dance Challenge. Jakie największe jest wyzwanie, jeżeli chodzi o zrobienie takiego turnieju? Turnieje generalnie organizujemy od ponad 20 lat, myślę. Pierwszy raz turniej międzynarodowy. To, co się zmieniło i co jest największym wyzwaniem, organizacja przylotu, wylotu sędziów, transfery, zgranie tego, że każdy przylatuje o innej godzinie. Loty są opóźnione i to jest nowość. Myślę, że osoby, które wiele lat to robią, jakby są z tym zapoznane. Dla nas było to dosyć duże wyzwanie ze względu właśnie na te opóźnienia i to, że tak dużo osób trzeba naraz w tym samym czasie zorganizować. No, całe przygotowania trwają już od wielu, wielu miesięcy, czyli praktycznie każdy jeden wieczór toczy się wokół turnieju, rozmów, planów, organizacji, jakie kategorie, sędziowie, jak to będzie wyglądało, cateringi, tego typu sprawy. Czyli ogólnie rzecz biorąc, myślę, że koordynacja tego wszystkiego, tak? Bo każda z tych aspektów osobno nie jest aż tak poważnym przedsięwzięciem, natomiast skoordynowanie tego wszystkiego w jednym czasie, w jednym momencie, tak żeby to wszystko działało i żeby każda osoba, która tu jest przez nas zaangażowana w to, wiedziała, co ma robić, to na pewno i przed turniejem, i w trakcie turnieju jest największym wyzwaniem. Natomiast jeśli chodzi o tą stronę artystyczną, to też jest ważne. Wiadomo, że na takim turnieju dla każdego organizatora jest ważne to, żeby zatańczyły najlepsze polskie pary i tak samo, żeby przyjechały pary z zagranicy, które po prostu reprezentują bardzo wysoki poziom. A to biorąc pod uwagę, że w tej chwili mamy i tyle federacji, i tyle turniejów w każdej federacji co tydzień, nie jest takie oczywiste, nie jest proste, żeby akurat te pary przyjechały na ten turniej. Tym bardziej, że to jest turniej, który ma dopiero dzisiaj pierwszą edycję, jeśli chodzi o rangę międzynarodową. Właśnie zauważyłem, że te kategorie typu Youth czy tam International WDSF, w finale są dwie polskie pary, czasami jedna, prawda? Tak. Więc i Portugalia widziałem, Izrael. To jest też skorelowane z tym, że zaproszenie sędziów z różnych innych krajów, jakby oni przyprowadzają też swoje pary, czy po prostu te pary tak niezależnie też przyjechały po prostu na turniej? W systemie WDSF jest to o tyle korzystne, że w panelu sędziowskim nie może być więcej niż dwóch sędziów z jednego kraju. A generalnie jest taka niepisana zasada, że powinien być jeden po jednym z każdego kraju. Więc jak mamy panel sędziowski, tak tutaj mieliśmy panel sędziowskie 11-osobowe,
to jest bardzo prawdopodobne, że każdy sędzia był z innego kraju i to jest moim zdaniem bardzo pozytywny aspekt, bo to daje nam jakąś taką obiektywność. Pary, które przyjeżdżają, czasami są związane z danym sędzią, ale w większości przypadków nie są. To nie jest takie oczywiste. Jest bardzo dużo par, które tutaj zawęczyły i nie były związane z tym danym panelem, tak? Natomiast wiadomo, specyfika w ogóle naszego tańca, tutaj naszego biznesu jest taka, że jednak ludzie, którzy sędzią, też uczą, więc siłą rzeczy mają swoje pary, więc to jest nieuniknione i tutaj no, trzeba tylko liczyć na obiektywizm tych osób. Instytucja sędzia-trenera jest po prostu, tak? Więc jakby to jest taka specyfika. Niestety nie da się tego oddzielić i jakby no to jest też charakterystyka naszej dyscypliny. Oczywiście. Tak, że nie mamy zawodu sędziego i oddzielnie trenera. Nawet były takie rozmowy kiedyś, chyba bodajże na szkoleniu sędziowskim, że może coś takiego, jakby to wyglądało, ale to bardziej w sferze teoretyzowania. Tak, w praktyce nie ma to sensu. No, rozmawiałem nawet o tym w podcaście, o sędziowaniu też, jakby doszliśmy do tych bardzo podobnych wniosków. Pytanie o sam duet, o klub, bo mi się wydaje, że w środowisku tanecznym duet jest postrzegany jako taki pomost między federacjami. Czy to jest taki pomysł na prowadzenie klubu, czy z czego to wynika? To wynika chyba z tego, że my od początku, jako byli tancerze, byliśmy za tańcem i tak naprawdę w momencie nigdy nie byliśmy politykami, osobami ortodoksyjnie wierzącymi w jakąś ideę. Więc jak nastała era podziałów, nie do końca wiedzieliśmy jakby gdzie będzie nasze miejsce i podążaliśmy w jakimś sensie za tym, co się dzieje i za tańcem i za parami, więc jeżeli przychodzi para, która stricte wierzy w jakiś system i czuje się dobrze, wierzy w to, że tam może osiągnąć sukces, mamy pary w różnych federacjach dlatego, że one w coś wierzą i my jakby nie zabraniamy im tego, żeby tańczyły tam, gdzie chcą. Prawda jest taka, że tak jak Dominika powiedziała, my wierzymy w taniec i ten moment, kiedy nasze federacje w Polsce się podzieliły i są teraz dwie bardzo mocne federacje, to był moment taki, gdzie mieliśmy już klub, mieliśmy bardzo dobre pary i my podjęliśmy decyzję, my jako sędziowie i no, działacze, gdzie chcemy, w którym kierunku pójść. Aczkolwiek to nie była prosta decyzja. Nasi tancerze, ci utytułowani, którzy są naszymi wizytówkami, my im zadaliśmy pytanie, gdzie oni by się bardziej widzieli. Każdy powiedział swoje zdanie. My nie, oczywiście komuś doradziliśmy, komuś podpowiedzieliśmy. Natomiast gdzieś na końcu oni podjęli decyzję. Mówimy o tych tancerzach takich dojrzałych. I tak dzisiaj wygląda właśnie specyfika naszego klubu, że na jednym parkiecie tańczą bardzo dobre albo czołowe pary w naszym kraju z federacji WDO, WDC i tak samo z federacji WDSF. I nie jest to problem i dla tych par, i dla nas tak samo, bo uczymy jednych i drugich. Jedni i drudzy się rozwijają. W związku z tym myślę, że to pokazuje bardzo mocno, ten przykład pokazuje naszego klubu, że jedna federacja i druga ma coś do zaproponowania i to nie jest tak, że jedna jest dobra, a druga jest zła, bo myślę, że dużo niestety jest osób takich ortodoksyjnych, którzy mówią, że tylko moje jest mojsze, a ci drudzy to nie mają racji. Tak nie jest, uważam, że w jednej federacji i drugiej polskie pary mogą się rozwijać, a kluczem tutaj jest na pewno trener i odpowiedni plan, tak? A nie federacja. Super. Wszystko. Nie ma więcej pytań. Dziękuję bardzo i jest przed galą wieczorną w niedzielę już, więc do połowy dobiega końca. No, życzę tylko dobrych wrażeń. Bardzo serdecznie dziękujemy. Nie sądziłam, że mój pierwszy wywiad z Tomkiem będzie w takim momencie, kiedy jesteśmy po prostu po nieprzespanych dwóch nocach i nie wiem, jak to wypadnie w kamerze. Ale ja jestem przekonany, że jesteś tak fotogeniczna i piękna, że sobie nawet w tych warunkach poradzisz. Ojoj, no i tyle słodyczy na koniec. Idealny mąż, Jarosław Marzec. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki.